cześć Natalia, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. I w ogóle dzisiaj po chyba pół roku udało mi się namówić Karola na zrobienie jednej rzeczy. Tak, pół roku? Nie minęło pół roku. Karol, minęło. Nie no, jesteś pewna? Zamawialiśmy to w listopadzie, a mamy kwiecień. Jak w listopadzie? Niemożliwe, czekaj, muszę sprawdzić. Dobra, znalazłem to zamówienie i faktycznie 16 listopada, ja pierdziel. Dobra, co cofam to co powiedziałem? Generalnie osoby, które siedzą ten kanał od początku, mogą się domyślać o co chodzi, bo chodzi o to, że w końcu na tej ścianie zawisną obrazy. Znaczy no generalnie jeszcze nie wiadomo czy zawisną, w sensie spróbujemy je powiesić dzisiaj, po pół roku. No, one muszą wisieć już dzisiaj. Kurde, też to jest tak łysa, nie? Trzeba tam już w końcu coś. Tak pusto. Starzy widzowie tego kanału, chociaż w sumie kanał ma 4 miesiące, to nie tacy starzy, ale ci, którzy oglądają od dłuższego czasu, no pamiętają, że raz już obraz wieszaliśmy i no niestety nie skończyło się najlepiej. Jak widzicie, spadł nam obraz, nie wytrzymał presji. Tesa się odkleiła. Co jest najlepsze? Ten wazon, który tutaj stał i do którego chciałam kupić kwiatki. Jest tam Natalia, zobacz. O, on jest wszędzie. On jest też tam. Ale wiem już, jakich błędów nie popełniać. Już jesteśmy nauczeni na błędach. Mam nadzieję, że znowu nie będziemy mieli pobudki w środku nocy. No, ja też mam taką nadzieję. A, i sorry w ogóle widzowie za to, jak wyglądam, bo... Nie wiem, czy widać, ale... No jestem lekkim chomikiem tutaj, przez to, że ostatnio miałem wyrwaną ósemkę, co zresztą widzieliście. No trochę mi to jest spuchło. Ale akcja z obrazami nie będzie jedyną rzeczą, którą zrobimy w tym odcinku, bo pojedziemy też na wiosenne zakupy. Chciałam powiedzieć wielkanocne, ale... Szczerze, wakacyjne, ale to w sumie też o, już takie... też bym chciała. Ale to już niedługo, ale czaisz, zaraz jest maj, potem już czerwiec i wakacje. No właśnie, dlatego musimy trochę zmienić tutaj nasz wystrój w domu, bo mamy nadal wielkanocne króliczki. Dzisiaj prawdopodobnie jest wasz ostatni dzień tutaj i w sumie nie tylko wasz, ale też o tych gadków i tego gniazda chyba też, Natalia, nie? Bo to wszystko jest wielkanocne. Więc jak to schowamy do skrzynek, do piwnicy, to będzie tak pusto, więc chciałabym, żebyśmy coś fajnego kupili. I w ogóle mamy dzisiaj znowu niedzielę handlową i w ostatnim odcinku, nie, przed ostatnim mówiliśmy, że już nigdy nie popełnimy tego błędu i nie pojedziemy na zakupy w niedzielę handlową. Dlatego właśnie, dlatego dzisiaj tam jedziemy. Ale zanim powiesimy te obrazy i zobaczymy, czy wytrzymają tam do końca odcinka i zanim pojedziemy na zakupy, to... Czemu miałby nie wytrzymać do końca odcinka? Ciekawe czemu. Pamiętajcie, żeby strzelić suma na tym kanale, bo lecimy po 150 tysięcy sumów i jest już coraz bliżej. I strzelcie też łapkę w górę koniecznie. Ale w ogóle zobaczcie, jakie ostatnio Karol mi ładne kwiatki kupił. Byłam w szoku, jak przyszedł z zakupów i trzymał kwiatki i nawet ładnie się jeszcze trzymają. Dobra, czego szukamy? Uwaga, zestaw małego montażysty obrazów, cyk, Tesa. Ile mamy haczyków? Nie wiem, dwa. Czekaj. Więcej. Czyli nie musimy jechać. To są te na pewno? Tak, to są te. 2 razy do 2 kg. Zgadza się. Teraz trzeba iść jeszcze po obrazy do piwnicy. Trzeba iść po obrazy i trzeba zmierzyć ściany, żeby wiedzieć jak to powiesić. I ważymy obrazy, żeby zobaczyć ile ważą. Nie, bo one są takie same jak tamten chyba, nie? Chyba tak, a tamten się trzyma na tej taśmie. Wytrzymał już tyle miesięcy, że... Tak, Karol, nawet ostatnio jak nagrywaliśmy odcinek do niego w tym VR-ze, to go strącił. Ja już miałam zawał serca, ale na szczęście wisi dalej. Nie strąciłem, tylko go szturchnąłem. No tak, ale aż się cały przykrzywił. No, ale trzyma się, widzisz, jak zamontuję situ. Już to zamontuję, ale nie, dobra, to idę do piwnicy. Dobra, a pójdziesz sam? Nawet nie liczyłem, że pójdziesz sam, tak szczerze, zawsze chodzę sam. No dobra, widzowie, jak widzicie, w piwnicy bez większych zmian. O, tutaj proszę bardzo, dalej jakiś Marcin Dubiel, w ogóle wszystkie pierdały z odcinków i tak dalej, ale no tam jest to, co nas interesuje, czyli te wszystkie obrazy. I właśnie, kurde, już niedługo zacznie się sezon na rowery, nie? W sensie pewnie część z was już jeździ. My jeszcze czekamy, aż zrobi się trochę cieplej, bo Natalia zawsze marudzi, że jej potem chłodno. Właśnie będzie trzeba też powiesić te rowery tutaj na ścianę. W sensie one będą stały tak, o, pionowo tutaj na ścianie, ale to zrobimy w jakimś innym odcinku, bo nie mam jeszcze uchwyt. A póki co muszę zdjąć te obrazy i trzymać kciuki, bo zawsze jak je zdejmuję to, że tak powiem, gdzieś nimi, w sensie tym kartonem uderzę. Mamy to, misja zaginęła sukcesem. Kurde, jakoś więcej siły mam chyba, bo zawsze się męczyłem, a teraz chodzimy na siłownię i... no, czuć różnicę. A słuchajcie, otworzyłem karton i okazało się, że mamy 4 obrazy przecież. Zapomniałem o tym jednym, bo 3 idą do salonu, a jeden będziemy musieli powiesić jeszcze w gościnnym. Dobra, Natalia, wypakowuj, pokazuj dla widza, jak to wygląda, chociaż parę razy już pewnie widzieliście, to jest jeden. Chyba widzieliście 4 razy, Karol, tylko nigdy nie na ścianie. No dobra, dzisiaj mam nadzieję, że będą na ścianie, to jest jeden. To jest drugi taki sam, ale je powiesimy odwrotnie, jakby nie, do góry nogami. Ma haczyka. Na ramię będzie wisiał. Tego komentować nawet. O, i trzeci, uwaga, do salonu wygląda tak. Ten mi się mega podoba, kurde, jest tak ładny. No i mamy jeszcze do gościnnego. No właśnie, zapomniałem o nim. Ja mam też, więc on też będzie dzisiaj wisiał, tak? Ja pierdzielę, ile roboty widzowie dzisiaj mam, no. A dzisiaj niedziela, Natalia. Powinniśmy odpoczywać, a nie robić mamy tyle. Czas na to. Ja w ogóle też, a propos tych porządków, to pomyślałam sobie, że znajdę w końcu organizer na kosmetyki. O. Jest jeden w Ikei. Dobra, pojedziemy. Musimy zmierzyć, czy będzie ok. A jak nie, to zamówię przez neta i w kolejnym odcinku zrobimy porządek w mojej szufladzie z kosmetykami. Aż wtedy co przylądło, dzięki, żeby pokazać wam jak to wygląda, bo...
Czy wy to widzicie? Natalia, to jest dramat, co tu się dzieje. Zawsze jak pokazujemy te obrazy, to dużo osób pyta, gdzie je kupiliśmy, więc od razu powiem, że my kupiliśmy je na Westwingu, ale one pochodzą ze strony ARS Longa. Dobra, pierwszy raz wypakowany, póki co jest na ziemi, bo ustawiamy na razie na ziemi, jak to mniej więcej będzie. Ale ładnie ten wygląda. Ładnie ten wygląda, on będzie na środku, tutaj teraz dajmy nad stołem jeden. Karuś, tak nie musisz pokazać tych kwiatków, już powiedziałam, że to od ciebie. A, okej. Okay. Dobra, drugi będzie tutaj, tylko też oczywiście wyżej, nie? Ale mniej więcej właśnie na środku stołu i od tego obrazu będziemy liczyć odległości tak, żeby było równo. No i tak wyglądają wyjęte obrazy i teraz musimy to, Karol, dobrze zmierzyć, żeby to dobrze wyglądało. Ty, Natalia, jest problem. To się nie będzie trzymało tak o, na ramię. To się zaślizguje ten haczyk. No to ja bym zrobiła to tak, że powieśmy go normalnie, a w razie czego, jak nam się nie będzie podobało, to po prostu kupimy haczyk do obrazu, przykleimy do obrazu i wtedy odwrócimy. No bo generalnie widzowie, chodziło o to, że mamy dwa te same. Jeden chcieliśmy, żeby wisiał o, powiedzmy tak, a drugi odwrotnie, nie? Ale no z tyłu, jak widzicie, jest haczyk tylko jakby na jedną stronę, więc no póki co powiesimy tak samo. No właśnie, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, widzowie, obliczenia były skomplikowane, musieliśmy użyć kartki, zrobiliśmy dwa warianty, bo zastanawialiśmy się, czy od tej ściany odjąć grzejnika, czy po prostu 13,5 cm i jednak odejmujemy aż szerokość grzejnika. Tak, żeby, bo generalnie mogło być tak, że albo tak, są troszkę bliżej siebie, ale wtedy tutaj jest większa przerwa między ścianą, między końcem ściany a pierwszym obrazem, albo większe szpary między obrazami, ale tutaj za to mniejsza szpara i no przyłożyliśmy i to wygląda lepiej, tak jest. Więc teraz Karol bierze swój sprzęt i przyklejamy obrazy. Najpierw trzeba zaznaczyć, gdzie haczyki, sprawdzić poziomicą i dopiero wtedy obrazy wieszamy. Tego już nie będziemy wam pokazywali, bo to jest za nudne, więc po prostu pokażemy wam efekt finalny, jak już będą one wisiały. Dobra, uwaga, może jeszcze nie efekt finalny, ale właśnie trwa wieszanie pierwszego obrazu i trzyma się? Ciężko zawiesić. No, to by haczyk, nie? No i dobra, mamy to? Jak na moje mamy, jak wygląda z daleka, czekaj, zejdę. Ej, no mega ładnie to wygląda. Jest na środku chyba, nie? No, jest chyba na środku, zaraz jak powiesimy resztę, to dopiero będzie fajny efekt. Na pewno jest prosto, bo sprawdzałem na poziomicy, więc obraz wisi prosto. No dobra, to dopiero pierwszy, jeszcze dwa obok. No i uwaga, trzeci, ostatni i wszystkie będą zawieszone. Patrzcie, jakie skupienie w ogóle. Jak coś, to dwa poprzednie nadal wiszą, więc jest dobrze. No i uwaga, jest! Chyba jest, te haczyki są dziwne, kurde. Wydaje mi się, że wisi na haczyku, że jest okej. Okay. I mamy to! Teraz pokażemy wam efekt z daleka, jak to wygląda. Ale ręki sobie nie dam, muszę się nie za to. Nie no, z daleka mega ładnie to wygląda, w końcu jest tak przytulnie. Ty, no git chyba, co? Uwaga! Bardzo ładnie. Odległości na pewno są git, w sensie równe są przerwy między nimi, równo jest od sufitu, chyba że sufit delikatnie ucieka. Dobrze, tak zrobiliśmy, bo jak on by był tutaj się kończył, to by był... Nie, to słabo. Dobrze, tam była większa przerwa, jest git, wydaje mi się. Ty, Natalia, no i od razu lepsze tło do nagrywania za tobą jest. Po pół roku w końcu. Dobra, no musiałaś przypominać. Nie, do gościnnego. Tak, no jeszcze ten, ale tutaj już jeden w gościnnym, to będzie szybka akcja. No i może zanim pojedziemy, to zjemy obiad wcześniej, bo po obiedzie może już będzie mniej ludzi trochę, co? Dobra, to zróbmy tak. Ja pomyślę ten obraz, ty zrobisz obiad, zjemy i wtedy jedziemy na zakupy, co? Dobra, i ja mam ochotę na mielone, zjemy mielone. Tak dawno nie jedliśmy mielone. W sumie my w ogóle czerwonego mięsa nie jemy praktycznie. O, w ogóle. Dobra, no dla mnie git. Dobra, to jedę na zakupy. No i mamy to, widzowie, jak widzicie, obraz pokoju gościnnym powieszony. Teraz widzicie, jak było przed, a teraz jak jest z obrazem. Na zdjęciach i na nagraniu wygląda, jakby był trochę za mały, ale w rzeczywistości jest idealny. W sensie, w rzeczywistości wydaje się większy niż właśnie tutaj w aparacie, więc jak dla mnie jest idealnie, ale zobaczymy, co powie Natalia, jak wróci. Mega ładnie wygląda i idziemy robić obiad, bo trzeba jechać na zakupy, tak? No, okej. Okay. No dobra, obiad gotowy. Ja mam wersję z marchewką, Karol ma wersję z buraczkami. Troszkę większą też mam tutaj porcję. Teraz szybko jemy obiad i zaraz się zbieramy i jedziemy na shopping. I zmierzył mi Karol w międzyczasie, jak przygotowywaliśmy obiad, tą szufladę i niestety ten organizer na kosmetyki z Ikei nie wejdzie. Brakuje nam 2,5 cm chyba, tak? No, jakoś tak. Masakra. Ale powiem wam, widzowie, że taki domowy obiadek to jest, ja to, nie? Ja miałam taką ochotę na mielone, a w ogóle są jakieś słodkie ziemniaki, nie? No, jakieś takie słodkawe, ale tak szczerze, podziwiam wszystkich influencerów i w ogóle wszystkich ludzi, którzy częściej jedzą poza domem niż w domu obiady, bo ja bym tak nie mógł, nie? W sensie, no, ja wiadomo, też. Fajnie zjeść od czasu do czasu w restauracji, ale tak kurde codziennie to, no nie, no wolę taki domowy. No dobra, obiad zjedzony i ku zaskoczeniu wszystkich obrazy nadal wiszą. Jakie ku zaskoczeniu wszystkich? Wszyscy się spodziewali, że będą wisiały. Kciuki, że jak wrócimy z zakupów, nadal będą tam wisiały, bo no może być różnie. I właśnie ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy rozłożyć kodza tutaj na podłodze. Że w razie czego jak one spadną, to żeby nic z deską się nie stało. No błagam, czy... wtedy spadł w nocy, tak? Czyli no. 24 godziny są takie decydujące, wydaje mi się. Nie masz psychy bez koca? Nie mam psychy. O Jezu, jaki loser, widzowie. Ja tam jestem pewien, że nic się z nimi nie stanie na tyle, że jak na mnie musimy dodać koca akurat. Nie, ja położę, ale w ogóle niech ładnie wyglądają. No, teraz jest w końcu się z tyłu, dobra. Tyle kładziesz? Tyle kładę i jedziemy, tak? Słaba bania, widzowie, dobra, kładź i jedziemy. No ale mi się ten koc coś da? Tak, zamortyzuje to. Może poduszki jeszcze daj tam. Słaba bania, przed chwilą mówiłeś.
Ale to jest, jak dla mnie nie musimy nic dawać, ale jak już robisz, to zrób tak, żeby faktycznie to coś dało. I zawie, to jest bez sensu, nic się nie stanie, ale no zobaczymy. Jedziemy? Trzymajcie kciuki, jedziemy. No dobra, my jesteśmy już w samochodzie i jedziemy do Home & You i w ogóle po drodze weszłam na ich stronę i Karol, nie uwierzysz. Darmo dają znowu. Tak, jest promocja, minus 90 na drugą rzecz, idealnie dzisiaj. No spoko, tylko pytanie, czy w ogóle cokolwiek znajdziemy, bo ostatnio tak średnio było, pamiętasz, jak byliśmy na Wielkanoc? No faktycznie wtedy było średnio, ale finalnie udało nam się znaleźć super zajączki, więc mam nadzieję, że dzisiaj też coś znajdziemy. Fajnie jakbyśmy znaleźli jakieś podkładki, coś na konsolę, bo tam też jest zajączek i w ogóle, więc też trzeba go zdjąć. No i coś na tą LTV-kę, nie? No i fajnie jakby ludzi nie było, ale jest 17.30 niedziela, a kurde, korki są. To jest dobry znak medalia. Zobaczymy, co będzie się działo tam pod IKEA, nie? Dobra, udało nam się znaleźć pierwszą rzecz, czyli takie ładne podkładki, ale Karol mówi, że będzie to duży oczopląs na kamerze. No tak, bo zobaczcie, jak to się w kamerze mieni. Nie możemy, Natalia. Pokaż, ja muszę zobaczyć też. No zobacz, widzisz takie. To jest takie złudzenie optyczne, nie? No niestety, trzeba było nie być Jupiterem. Tak. Czy coś mówiłeś o oczopląsie? O, ale hipnotizing. Nie, to w kamerze nie może być. A to w ogóle są nasze niże. Widzisz, jeszcze są trendy. Trendy, by the way. Ej, ja myślałam, że to serio waży 4 kg, a to jest lekkie, to jest skarbowe. To jest fake? No, to jest fake, ja myślałam, że serio waży tyle. Ja pierdzielę. I serio, ktoś daje sobie taką ozdobę w domu? Taki lampionik? Lampionik? Pod telewizor? Nie zginie trochę? Za mały chyba. Ciekawe, czy nie ma takich większych. Czekaj, zaraz sprawdzę na necie. A to coś takiego, czy nie? Nie. Fajne. Nie. Kozak. Nie. No dobra, wyszliśmy już z Home & You i kupiliśmy całe nic. Nic, zero. To, co mi się podobało, to nie podobało się Karolowi, a to, co podobało się Karolowi, to nie podobało się. Ale w ogóle mało rzeczy było. Mało rzeczy było. Sprawdzaliśmy ten lampion, ale niestety był tylko ten mały. Stwierdziliśmy, że on taki, no za mały będzie, że zginie tam, nie? Dobra, co dalej? Możemy iść jeszcze do TK Maxa zobaczyć, czy coś jest. I może tam nam się uda znaleźć coś wysokiego. Okej. Okay. A jak nie, to zające zostają jeszcze. Dobra, powiem wam, że to są ciężkie zakupy. Ze wszystkim się nie zgadzamy, nawet z kolorem kwiatów do wazonu dzisiaj, nie? No. Mi się wydaje, że my Karol dzisiaj nic nie kupiły. No ale nic nie ma. Nie, no są fajne rzeczy. No pokaż, pokaż mi fajną rzecz, dawaj. Proszę, super doniczka na balkon. No okej, okay. Fajna, ale teraz tak, kupisz jedno, nie mamy nic zmierzone. No nawet nie wiadomo, gdzie ją postawić i gdzie się zmieści. Wychodząc po prawej stronie. No dobra, ale nie wiadomo, jaki tam jest wymiar i ile potrzeba. Ja bym kupił. Gdzie i z nim się nie, bo ale to nie chodzi o to, że ja nie chcę go kupić. Ja chcę taką kupić, tylko lepiej kupić w obie, gdzie jest więcej wymiarów i najwyżej kupić parę, żeby to ładnie wyglądało, a nie jedną i o, nie wiadomo czemu taką. No tak, będziemy jeździć po TK Maxach. Lepiej w obi na przykład takim, czy coś. Trzeba myśleć przyszłościowo, a nie na hura, Natalia. Ale ona mi się podoba. Mi też się podoba. To nie jest problem, że mi się nie podoba, tylko... Z nim się dzisiaj nic nie da kupić. Nie, no mi się ona podoba, tylko no... Mód antyzakupowy dzisiaj? Nie, nieprawda, nieprawda. Ale żeby nie było na dzisiejsze zakupy, jesteśmy przygotowani super. Miarka. Są organizery w TK Maxie dla kosmetyki i uwaga, 22. Wejdzie. Mieszczą się. No. To może wezmę sobie te dwa, Karol. Bierzemy? AMG. Prawie jak Mercedes. Jakie? AMG. Nie no, to gdzie na tyle? Mamy BMW, my tylko MK ewentualnie. Dobra, przyjechaliśmy jeszcze do Sisseya, bo mama poprosiła mnie, żebym dokupiła jej kubki. I jeszcze przy okazji kupiła babci, bo jest promocja. Tak, jak zwykle widzowie, my robimy tutaj za zakupowiczów. A tam już. Tego, że robimy dla zakupowiczów, to mam też pędzę dla cioci. My po prostu dla całej rodziny robimy zawsze zakupy, nie? No tak już jest, ale dobra, co bierzemy? Uroki życia w małym mieście, gdzie nie ma TK Maxa, IKEA i tak dalej. No, gdzie jedziemy? Ja pytałem, gdzie jedziemy? Chcę zapytać, co bierzemy? Trzy białe i trzy różowe. Widzowie, uwielbiam to. Zanim się wybierze kubek, to trzeba przejrzeć 10, mimo tego, że wszystkie są identyczne. Nie, jasne. Mieszczone. Wszystkie, na każdym coś będzie, no nie znajdziesz idealnego. Jest bardzo brzydko. Ten jest delikatnie jaśniejszy. Nie, no jest taki sam. No nie, dobra, jest trochę jaśniejszy chyba. No. Nie no. No dobra, w końcu kubki wybrane. Trochę to trwało, ale każdy kolor, znaczy każdy kubek miał inny kolor. Nie wszystkie były różowe, niektóre były wyblakłe, niektóre były mocno różowe i każdy coś miał nie tak, ale na szczęście udało. Czekaj, Natalia. O, ale fajne audio tam stoi. Co takie fioletowe? 6 perfekcyjnych kubków. No i co tam o tych kubkach, że fajne? Że 6 perfekcyjnych. Znaczy. No tak, no udało się, widzowie. Po 20 tutaj się udało, zwijamy? Zwijamy, no. Kurde, Natalia, przypał. 34 km zasięgu mamy. Przydało mi się tankować, bo no Becia już jak widzicie spagniona. Natalia, mam pomysł. Jaki? Musimy znakować, nie? Pojedziemy na Orlen, tutaj ten najbliższy jest tam w stronę lotniska i może pokażemy dla widza... Samoloty tam z Orlena? Nie z Orlena. Samoloty, ale ten punkt widokowy, który jest tam dalej. Ale że na Orlenie lepiej widać. Pamiętasz, jak kiedyś tam byliśmy, to tam przelatują nad głową. Tak? Wiemy, że coś ląduje z tamtej strony. Ty, no dobra, to można byłoby zobaczyć, tam wejść sprawdź. No dobra, coś będzie lądowało o 19.20 i 19.30... Czemu 18.57? To szybciej. Mamy tam ile, to jest 2 km, więc on jedziemy... Od tej strony chyba lądował. Od naszej? Wraca, chyba że zrobi aż takie duże kółko. Ale a, chyba, bo ty masz radar? Dobra, nieważne, jedziemy i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy na stację i centralnie... Mamy takie szczęście, że ląduje od tej strony. Ale widać go czy nie? Nie widać go jeszcze. Leci, ale jest taka mgła, że nie było go widać, ale patrzcie na to. Nie widać. Yeah. Ale o kim rzuca? Kręca, no.
i tutaj centralnie obok stacji, proszę bardzo, jest już lotnisko i tam będzie lądował. Tutaj w sumie jest już lotnisko. Tak, no tutaj już jest ten, ścieżka, nie? Ale no i tyle go widzieli. To jest mega miejscówka, jak się stanie po tamtej stronie. Tak, tam o. To przelatuje centralnie nad głową. Tam można stanąć ale jeszcze bliżej. Możemy pobiec. Dobra, idziemy tankować, bo blokujemy. Ale pokażemy może jeszcze ten taras, co? Bo jest jeszcze taras przy lotnisku. Kurde, widzowie, tak patrzcie sobie na ceny i smutne jest to, że diesel zwykły kosztuje 7,19, a my za benzynę 9,8 płacimy 6,69. Masakra. No współczuję każdemu, kto ma diesla teraz. No dobra, to co wam pokazaliśmy przed chwilą, to był taki nieoficjalny punkt widokowy. Teraz pojedziemy na oficjalny i podobno za 13 minut ma coś startować, więc może uda nam się to nagrać, no chyba, że będzie opóźnienie, to ale... wtedy poczekamy. O tym punkcie, na którym teraz jedziemy, nie każdy wie. W sensie, wydaje mi się, że mało osób w Trójmiasta wie, że coś takiego istnieje, ale no zaraz zobaczycie. Jak mieszkacie w Trójmieście albo kiedyś będziecie, to no jak lubicie samoloty, to będziecie mieli fajny spocik. Generalnie droga na ten punkt wygląda niepozornie, bo tutaj są działki, ale tam z tyłu widać lotnisko. Dobra, wjeżdża się tutaj, jest mega dużo aut i tam na końcu jest punkt widokowy, na który zaraz pójdziemy, o ile wjedziemy, bo Karol tutaj płacze nad Becią. O, patrzcie, ten tarasik nie jest zbyt duży, wygląda niepozornie, ale jest, no, sporo ludzi, ale kurde, zimno, nie? No, Jezu, ja mogę powiedzieć, że moi włosy chodzą do buzi. Ta-dam, proszę bardzo, Natalia na tle lotniska. Poleciało, Karol. No poleciałoby się gdzieś, nie? Ale ładnie tutaj widać i w ogóle tam po lewej stronie jest dobudowana nowa część lotniska, która chyba jeszcze jest, nie wiem, czy już jest otwarta. Nie wiem, jak ale jak my lądowaliśmy, no, to jeszcze była zamknięta. O, i ten chyba nie będzie startował, czy nie? Chyba lądowaliśmy, tak, ten będzie startował, właśnie go wypychali już. No, o, tutaj jeszcze macie rozpiskę, jak to wygląda wszystko. Aha, oczywiście ktoś musiał pomazać. Patrzcie, za jakie jest zimno, normalnie leci ten, para, jak Natalia dmucha. Startuje ten samolot. No. Jedzie, w końcu, Jezu, jest tak no, zimno. No, jest tak zimno, już startuje. To mnie spokój, że startuje, bo będzie widzieć, jak się odrywa od ziemi. Patrz, idealnie przy nas. Dobra, teraz wjechamy, bo mi już gile zamrażają normalnie. Serio, jest kwiecień, a ja mam wrażenie, jakby, nie wiem, był jakiś grudzień. Jeden ciepły dzień wtedy, co byliśmy na plaży, co nagrywaliśmy no. Q&A i to była taka jedna wiosenna pogoda. To niezła wiosna. Ale jest coraz zimniej. Dobra, szybko, podgrzewamy sobie fotele chyba. Ja mam już podgrzewanie włączone. O, proszę bardzo, na maksa grzanie. I na dowód tego, że było tak zimno, wszyscy ludzie, którzy tam stali, biegli do tak. Normalnie biegli. Zobacz, jaka jest odczuwalna. 2 stopnie, ale jest napisane, że przez wiatr wydaje się, że jest zimniej. To prawda, wydaje się, jak było z minus 5. A ten samolot, który widzieliśmy, leci do Londynu, więc w sumie chyba cieplej nie będą mieli. Mam nadzieję, widzowie, że taka wycieczka, która znawczo wam się podobała. Aż mamy czerwony nos na talerzu. Zobacz, masakra to jest jakaś. Jest 3 lajka za poświęcenie, a my co? Do domu? Do domu, czy tutaj się żegnamy, czy w domu? Nie, no idziemy do domu, zobaczymy, czy obrazy wiszą, co ty? O, właśnie, właśnie, my musimy... Jezu! Ja pierdzielę. Trzymajcie kciuki, nie? Teraz to mnie zestresujesz. Dobra, jedziemy. To jest masakra. Nie mów, że leżą. Nie, się jeszcze kukamy. No wiszą elegancko. No co, mają nie wisieć. To zostaje jeszcze, 24 godziny musi... Te poduszki w sensie? Tak, 24 godziny niech tak leży. Żeby nie było, proszę bardzo, w gościnnym też wisi, więc... Więc misja chyba zakończona sukcesem, ale żeby się o tym przekonać, to musimy poczekać do następnego odcinka, bo nie wiadomo, co wydarzy się w nocy. No właśnie, ostatnio też mówiliśmy, że już misja zakończona sukcesem, a w nocy o 4:00, no wiadomo, co było. Więc koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić w następnym odcinku update'u odnośnie obrazu. No właśnie, czy jeszcze wiszą? Mam nadzieję, że będą w takim samym stanie. A my na tym kończymy ten odcinek, bo ja idę na siłkę, niestety bez Karola, bo Karol jeszcze przez tego zęba nie może, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Never.